Czułem pomidor romaniacy. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o pomidorach, które będę siała, ale nie o wszystkich. Chciałam Wam w tym filmie powiedzieć, jakie pomidory warto wysiać wcześniej. No, dużo wcześniej. No, co najmniej te 2 tygodnie wcześniej, niż to robicie zazwyczaj. Ja wysiewam nasiona zazwyczaj na 60 dni przed wysadzeniem w miejsce docelowe, tak? Czyli jeżeli ja będę wysadzała 15 maja, no to wtedy je wysiewam dopiero 15 marca, ale teraz jest jeszcze luty, dzisiaj jest poniedziałek i postanowiłam wysiać te nasiona, które są albo w pojedynczych egzemplarzach, to są stare nasiona. Tu mam jakiś w gratisie śliwkowy pomidor, nie wiem co to jest, wysieję go też przy okazji, znaczy tu mam kilka tych nasion. Ale znalazłam jeszcze bardzo stary Sugar Baby, widzicie, data ważności 2017 rok. 2017 rok dawno temu minął. No, zaraz Wam powiem, co będę robiła z tymi nasionami. Warto wysiać, też znalazłam Purple Russian ku mojemu ogromnemu szczęściu, ponieważ to są moje pomidory, to ja tam kupowałam w 18 albo w 17. Znalazłam oryginalny jeszcze ze sklepu Purple Russian, wszystkie je wysieję, bo ja nie mam gwarancji, że one mi wzejdą. No i sybirski gigant, który też jest stary i chcę go wysiać. Ale które warto jeszcze wysiewać wcześniej? Warto wysiewać takie pomidory, które to są na przykład mieszańce, macie nasiona mieszańców. Ja mam tutaj takie mieszańce. Na przykład taki pomidor, który się nazywa Pedro F1. On nie jest drogi jeszcze, ale widziałam takie mieszańce, które są bardzo drogie. One kosztują około 60 zł paczka nasion, przy czym tych nasion, no to tu jest naprawdę kilka sztuk. Chociaż tutaj u tego producenta nie ma tego problemu. Ale kupujecie, powiedzmy sobie, F1 jakiś, z którego dzieci możecie pobrać nasiona. Pewno, że możecie, ale nie macie żadnej gwarancji, że one powtórzą cechy rośliny matecznej, nie? A nie stać Was na to, żeby na przykład, no kupicie za tamte 40 zł 5 nasion i Wam tak zasmakuje, że będziecie chcieli co roku mieć, tak? A co roku będą droższe te nasiona, bo to F1 zawsze są droższe od odmianowych. I będziecie chcieli powtórzyć, no i się okaże, że one są jeszcze droższe i tak co roku taki wydatek, no to zakładając, że jest to jedna odmiana, to jest niewielki wydatek, jakbyście chcieli 10 takich odmian, no to jest to wydatek rzędu tam 400 zł, nie? Znaczy nie odmian, tylko tych mieszańców. I wtedy warto wysiać jedno nasiono, ewentualnie maksymalnie dwa nasiona. Po co? Po to, żeby je rozmnożyć. Zdążyć je jeszcze rozmnożyć w tym okresie wegetacyjnym właśnie wegetatywnie, tak? Czyli przez sadzonki. Czyli wysiewamy je po to wcześniej, żeby one wcześniej wydały wilki. Wysadzamy takie pomidory, jeżeli nie mamy warunków, nie mamy szklarni, nie mamy, mamy tylko grunt, tak? I boimy się, że ta odmiana nam zmarznie, no bo ona będzie dosyć duża i trzeba ją po tych 60 dniach od wysiewu teoretycznie posadzić już w miejsce docelowe, to proponuję Wam wysadzić je do donicy, dużej donicy, do wiadra 20-litrowego, do donicy 20-litrowej i w czasie, kiedy jest zagrożenie chłodami, zanieść to do mieszkania, to jedno czy dwie takie rośliny, żeby wystrzeliła, tak? Jak najszybciej, żeby wystrzeliły te wilki. Wilki wtedy wyłamujemy, ukorzeniamy i mamy tych roślin tyle, ile chcemy, czyli ile my wilków ukorzenimy, tyle będziemy mieli tej odmiany krzaczków. No a co robić z takimi właśnie bardzo starymi nasionami, które mają niewielkie prawdopodobieństwo wschodów, tak? Dobrze jest je namoczyć, to działa, w soku z aloesu. Sok z aloesu, nie macie wy aloesu, poproście sąsiada, sąsiadkę, może ktoś w rodzinie ma, urwie Wam jeden listek i w tym jednym listku trzeba wycisnąć ten sok, namoczyć te nasiona na dobę.
One wtedy jak gdyby odzyskują wigor i prawdopodobieństwo, że wzejdzie wam takie nasiono jest dużo wyższe. I ja tak będę robiła z tymi starymi właśnie pomidorkami, na których mi zależy. No i ten Sugar Baby jeden jedyny będę rozmnażała właśnie wegetatywnie, czyli ponieważ to jest z tych nasion oryginalnych, one mi rosły bardzo wysokie, one mi rosły praktycznie do 4 metrów, bo się pod sufitem zaginały na metr, rosły w boki, rosły do listopada. A później z nasion pobranych z tych owoców one były zupełnie inne, więc ja podejrzewam, że to jest jednak mieszaniec, ten Sugar Baby był. I ja sobie z tego zrobię po prostu, z tego ostatniego nasionka, jeżeli mi wzejdzie, zrobię sobie dodatkowe krzewy, bo chciałabym mieć co najmniej dwa. Tak. I warto jeszcze wysiać wcześniej, odmiany później. Jeżeli wsadzacie do gruntu, nie macie folii, bo pod folią wszystkie odmiany później dojrzeją, nie ma problemu. Pamiętajcie o tym, żeby wszystkie nasiona przechowywać w warunkach zapobiegających wysychaniu tych nasion, czyli pakować maksymalnie w woreczki strunowe, po wysuszeniu oczywiście tych nasion, jeżeli je zbieracie. I bez światła, czyli w ciemnym pojemniku, nie na świetle, nie gdzieś tam na talerzyku cały rok w papierku czy bez papierka, tylko w ciemnym i im zimniej, tym dłuższą żywotność zachowają. Tak? No tak jak w banku nasion się przechowuje, co prawda bez obecności tlenu, tylko tam jest albo ciekły azot, albo tam jest dwutlenek węgla. To te nasiona są w stanie przetrwać i 50 lat. Także dziękuję Wam wszystkim serdecznie za uwagę, za wytrwanie do końca, za lajki i dyslajki i bardzo dziękuję za komentarze. Buziaczki Wam wszystkim, do miłego, papa. Pa.